dziennie jeden testów. Niestety są ofiary. Nie wiem, czy słychać dokładnie, ale już chyba udało mi się uszkodzić przykładnie. No już to nie chodzi tak jak musi. Pierwsza ofiara agregatu z kosiarki. Wersja próbna. Próbuję znaleźć ciśnienie. Ciąg dalszy nastąpi. No i widzimy, jaka część jest uszkodzona. Zaraz będzie autopsja. Widać, jak mocno połamane to jest. No i w jakiej naszej wiertareczce to się stało. No i po kolei. Na razie widać, ile śrubek mniej więcej jest. Jeszcze nigdy to nie było rozbierane, bo działało. Komutator nie jest zbytnio uszkodzony mimo tortur, a było nieraz gorąco. W środku też nie widać od strony elektrycznej uszkodzeń, jedynie mechaniczne uszkodzenie przekładni. No i troszeczkę tryby dostały, ale nie ma źle. Jak było widać na ostatnim filmiku, niestety wiertarka umarła. Szybko udało się coś zamówić. Mam nadzieję, że to bardziej podziała. Otworzymy kartonik. Zobaczymy, co tam jest. Mój pierwszy unboxing, jak to się mówi. Więc postaram się to później poskracać ewentualnie. Coś wolę, żeby było na żywca. Co się stało z wiertarką? Udało mi się ją rozebrać. Jak będzie widać na zdjęciach, co tam później powrzucam, będzie widać, co się stało. Pękła klapka przekładni. Tutaj mamy nową zabawkę. Nie jestem sponsorowany przez firmę, ale po prostu z doświadczenia wiem, że to jest dobry sprzęt. Mamy taki w pracy. Data produkcji. Mamy taki w pracy sprzęt i jest naprawdę konkret. Ludzie, którzy nim pracują, są w stanie go zajechać, ale naprawdę się starają, żeby go zajechać, więc to uznałem, że szkoda tej wiertarki, bo patrzyłem, ile kosztuje, około 800 nowa, używka około 500, a część, którą będę musiał wymienić, około stówki, więc szkoda mi męczyć kolejny raz ten sam sprzęt. Na szczęście kolega mi pospawał korpusik. Poszło w miarę ok, bo jednak z dobrego materiału wykonany był korpus. No i poskładane. I działa.